Włodzimierz Lubański, legenda polskiej piłki nożnej, przy okazji wizyty we Wrocławiu w związku z nadaniem mu tytułu honorowego mistrza przez środowisko rzemiosła dolnośląskiego, odwiedził także Liceum Salezjańskie we Wrocławiu, by spotkać się z młodzieżą. Spotkanie zgromadziło pełną salę uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości, którzy z dużym zainteresowaniem wpierw słuchali odpowiedzi na pytania przygotowane przez licealistów, a następnie sami kierowali swoje słowa do dawnego lidera Orłów Górskiego, który do tej pory z liczbą 48 bramek pozostaje najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski w piłce nożnej. A przede wszystkim chciałem podziękować za spotkanie, a druga sprawa to byłem bardzo zaskoczony i muszę powiedzieć, że się nie spodziewałem, że tyle ciekawych, miłych pytań będzie. I to są pytania młodych ludzi, którzy moją karierę sportową mogą znać tylko z opowieści czy z oglądania w tej chwili historycznych filmów. No, bardzo miłe, bardzo sympatyczne i bardzo się z tego powodu cieszę. Włodzimierz Lubański zjednał sobie serca młodzieży, która chętnie kierowała swoje pytania do zaproszonego gościa. Myślę, że to spotkanie nie będzie miało jakiejś takiej energii i humoru, ale efekty przeszły moje wrażenie. Dało się pogadać z panem Lubańskim na temat sportu oraz na różne inne tematy i jestem zadowolony, że rozmówca był inteligentny, potrafił żartować. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I w sumie się bardzo cieszę, bo jestem fanką sportu i to było fajne wrażenie spotkać takiego wielkiego sportowca na żywo. Kiedy odbyło się spotkanie z panem Włodzimierzem, przyszło na moje najśmielsze oczekiwania. Pan Włodzimierz okazał się strasznie miłym człowiekiem, bardzo sensownie odpowiadał i to dla mnie było wielkie przeżycie spotkać tak wielkiego piłkarza. Tak jak zgromadzeni na spotkaniu, także i my zapytaliśmy byłego reprezentanta Polski, między innymi o wartość, jaką jest wychowanie młodzieży poprzez sport. Trzeba równowagę znaleźć pomiędzy uprawianiem sportu a szkołą, jakąś taką równowagę, która pozwoli na to, żeby po prostu każdy z tych młodych ludzi znalazł dla siebie dobrą drogę w życiu. Ale na pewno sport, ruszanie się pomaga w tym, żeby być aktywnym zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ponadgodzinne spotkanie z wybitnym sportowcem zwieńczono wspólnym zdjęciem, po którym ustawiła się ogromna kolejka osób, które nie mogły przepuścić okazji, aby zdobyć pamiątkowy autograf mistrza futbolu.